Cześć, witam Was bardzo serdecznie, moi kochani. Nagrywam to wideo tutaj na YouTube'a i na Instagrama, bo na Facebooku robiłam dzisiaj live'a. Cieszę się, że jesteście, że załączyliście, że mnie oglądacie. Chciałam Wam powiedzieć i podziękować, bo jeszcze na pewno nie wiecie tutaj na YouTubie i na Instagramie, że na Facebooku, na moim blogu Walczę o siebie Kasia Lubina, którego prowadzę już 10 miesięcy, jest nos tam przeszło 50 tysięcy i to jest po prostu mega. I chciałam Wam powiedzieć, że w życiu nie ma rzeczy niemożliwych, tylko musicie w siebie uwierzyć. I zacznijcie to najlepiej już dzisiaj i wytrwajcie, ino dzisiaj, a o jutrze pomyślicie jutro, bo nie szata zdobi człowieka, ale to, co mamy w środku. I pamiętajcie o tym, że na zewnątrz dużo rzeczy będzie wyglądało fajniej, dużo rzeczy będzie miało fajne pudełeczka, fajne ubranka, fajne samochody, ale tak naprawdę liczy się to, co macie w środku, tym, czym dzielicie się z innymi, ale żeby dzielić się dobrym i pozytywną energią z innymi, to najpierw musicie żyć w zgodzie ze sobą, najpierw musicie być happy ze sobą. I chciałam Wam powiedzieć, ruszta się, 30 minut na dzień, ino dzisiaj, to nie jest dużo, żeby ruszyć ta machina rozwoju, ta machina spełniania swoich marzeń, bo idąc na te 30 minut, zmieniasz swoje myślenie, nabierasz wiatru w żagle, bo powiem, a jak nie tylko spacer, to ćwiczenie w domu, bo każdemu może się udać. Jeszcze rok temu ja nie pomyślałabym nawet, nie pomarzyłabym nawet, że mogę swoją skromną osobą zainteresować tyle ludzi. Ale ja wtedy ruszyłam. Ruszyłam w ta moja droga. Ruszyłam w ta moja droga walki ze sobą i ze swoimi demonami. I zakładając i zaczynając pisać wtedy, te 10 miesięcy temu, nie myślałam o tym, żeby napisała o tym, że miałam problem z alkoholem. Ja chciałam tylko zmotywować dziewczyny do walki o siebie, do schudnięcia, do ruszenia się. A ruszając ta droga, ruszyłam całą machina i niestety idąc przed szereg, występując przed szereg, musisz się otworzyć. Jeżeli chcesz być fair, chcesz być autentyczna, chcesz odnieść jakiś sukces, to oszukiwanie i granie kogoś, kim się nie jest, nie będzie funkcjonowało. A dzisiejszy świat jest tak skonstruowany, że wszystko na zewnątrz wygląda rewelacyjnie, wszystko wygląda tak pięknie, że ludzie mogą Ci zazdrościć nawet Twojego własnego pogrzebu, że miałaś taki zajebisty. Rozumiesz? Teraz jest w dzisiejszych czasach tak, że pogrzeb jest, jak wygląda, jest ważniejszy od umarłego. Wesele, cała obudowa jest ważniejsza od tej miłości, od tego uczucia, od tej prostoty, która jest naprawdę tak ważna. Teraz jest wszystko ważniejsze, jak to wygląda. A tak naprawdę w środku jesteśmy wszyscy tacy sami. Wszyscy mamy demony, wszyscy mamy słabości. Każdy z nas czymś walczy. Wszyscy urodziliśmy się z gołą dupą i z gołą dupą umrzymy, ja? To, co się dzieje po drodze, te dobra, które nas biorą, oczywiście one są fajne, tylko w dzisiejszych czasach zapominamy, że czym więcej dobrego może się okazać złe. Tak jak mówiłam dzisiaj rano, tak samo o dzieciach. Ktoś mówi, że dzieci to się już rodzą z telefonami, z tabletami. Nie, dzieci się z nimi nie urodziły. My dorośli im je wciśli, my im je dajemy. Dzieci w dzisiejszych czasach w wieku 5-6 lat muszą chodzić na odwyk. To jest ten dobrobyt, który my im chcemy dać, bo my tego nie mieli. Ale my nie mogli tego mieć, bo tego wtedy nie było. Ja kiedyś w wieku 18 lat, a to już było 20 lat temu? Nie, ja. 20 lat temu prawie, jak sobie kupiłam Nokia 3110, to była petarda. Ja byłam happy, że ją mogłam mieć. I wiecie co? Czasami to fajnie kiedyś było, jak my się sygnałki na stacjonarnym puszczali, tam z koleżankami czy z chłopakami. To było fajne, ja? Ale nasze dzieci tego nigdy nie doznają, bo one żyją w innych czasach. My im te czasy, że tak powiem, zgotowali. Tylko od nas zależy, jak my im to wszystko będziemy dawkować. My czasami chcemy im dobrze, ale za dużo dobrego jest złe i my dobrze o tym wiemy. Bo wiecie, ona ma tablet, on ma telefon, to mój też musi mieć. Jak to będzie wyglądać, że my są biedoki, trzeba mu dać na ten telefon. My no patrzymy, co inni pomyślą. My napatrzymy, co oni powiedzą, a tak naprawdę to powinniśmy wracać, to było do tego kiedyś. Ja z moimi dziećmi wczoraj my wymyślili, że chcemy kury hodować. I no musimy jeszcze obejrzeć, jak to tutaj będzie czaić. Mamy tutaj domek w Niemcach i w ogóle, ale jak to ze sąsiadami, jak one tam będą gdakać, jak to musimy się jeszcze pointeresować, jak to będzie. I chciałabym mieć swoje jajka. No na pewno tych kur dużo nie będzie, ale po prostu ja będę sobie sadzić dalej, bo mam bardzo mały kawałek ziemi, ale tam zazwyczaj nie chcę nic rosnąć, więc teraz będę miała skrzynki i będziemy sobie chcieć zioła sadzić z dziećmi. Bazylia, szczypiorek, pietruszka, to co jest najważniejsze, żeby mieć swoje, nie ta chemia ze sklepu, bo sklepy też biją, różne wyzwania,
począwszy od sellerowych i różnych, to wszystko jest ok, tylko ktoś powie hasło i ludzie się zaraz na to ciepią, bo myślą, że to działo cuda. A wy wiecie o tym, żeby wydarzył się cud, to czy musi być więcej okoliczności niż jedna. Jeden seller ci życia nie uratuje, a po drugie ten seller powinien być bio, żeby on naprawdę cokolwiek dał. Więc to są różne tematy, które można gdybać i można rozmawiać. Ja bym chciałam powiedzieć w dzisiejszym wideo, że ruch powoduje ruch. I moim kluczem do sukcesu było 24 godziny. Wytrwaj ino dzisiaj, a o jutrze pomyślisz jutro. I każdego dnia na nowo. I pamiętaj, że to jest system alkoholika, którym ją zaczynałam wchodzić w mój świat abstynencji. Później ten system przełożyłam na moje odchudzanie. Teraz ten system stosuję na stawianie sobie małych, realnych celów. Każdego dnia na nowo mam szansę zmienić coś w swoim życiu. Każdego dnia na nowo chcę coś zmienić, bo to jest moje życie. Jak ja się nie ruszę i ja czegoś nie zrobię, to nikt tego za mnie nie zrobi. Chciałam Wam jeszcze powiedzieć, że w lutym, 22 lutego lecę do Neapolu, do Włoch, na karnawał. W marcu, na Dzień Kobiet, 8 marca, będę w Monachium z moją świtą i bardzo się cieszę, więc jeżeli mieszkacie w okolicach Monachium, to Was zaproszę. Jeszcze dokładne miejsce i godzina i wszystko będzie, zostanie powiedziane, bo musimy to podopinać. Jeżeli byście chcieli, żebym do Was gdzieś przyjechała, to Wam później poślę mój e-mail adresę i możecie do mnie pisać na tego e-mail adresę. Rozważymy wszystko, możemy się co do szczegółów dogadać. Latem jeszcze będę nad morzem. I w okolicach Olsztyna warmińsko-mazurskim, więc teraz jest kolej na mnie, teraz ja bym chciała sobie podróżować, bym sobie chciała tak organizować czas, żeby spełniać te moje małe, króciutkie marzenia, które kiedyś może nie wydawały nie, że się nierealne, tylko nigdy nie było na to czasu, albo nie było na to funduszy, albo się nie chciało, a jak to będzie wyglądać? Nie. Teraz jestem na pierwszym miejscu jo, a jak ja jestem szczęśliwa, to wszyscy wkoło są szczęśliwi. Pamiętaj, u Ciebie jest tak samo. Zacznij walczyć o siebie każdego dnia te 24 godziny i wytrwaj ino dzisiaj, bo to jest Twoje życie i tylko od Ciebie zależy, jak je przeżyjesz. I nie bądź dla siebie największym katem, bo jesteś cudem, jesteś cudowno. Tylko w to uwierz. Zapomnij, co było kiedyś, bo przeszłość nie jest dożywociem. Przeszłość jest lekcją, z której powinnaś czerpać. Jeżeli ja bym nie popadła wtedy w alkoholizm, nie byłabym dzisiaj tu, gdzie jestem, bo musiałam sama moralnie upaść na to dno, żeby się obudzić. Często jest tak, że ludzie są ani na dole, ani do góry, są w próżni, jest im ciężko, dlatego czasami jest łatwiej upaść na dno i się od niego odbić i zacząć żyć od nowa. Ale jeżeli jesteś gdzieś w próżni, nie wiesz, co się dalej zaczyna dziać, co możesz zrobić, rusz się, idź na spacer, zacznij żyć trochę bardziej aktywnie, a zobaczysz, że Twój mózg, Twoje ciało zacznie wydzielać endorfiny, zobaczysz więcej możliwości, zaczniesz żyć, ino się rusz, ino dzisiaj, 24 godziny, walcz o siebie, życzę Ci cudownego dzionka i syneczku, i dziążko, i nie poddawajcie się, i ściskam Was i pozdrawiam, dziękuję, że jesteście.